Witam serdecznie. Nowy początek. Tutaj mamy po prostu nową tą promocję tutaj na międzynarodowym. Jak widzicie, tutaj wygrałem srebrną kartę, mając mało po prostu funduszy. Nawet nie staram się tutaj o te srebrne czy brązowe, z tego względu, że mi w tym momencie szkoda pieniędzy, jak mogę po prostu tu z licytacji po prostu dosyć tanio srebrną kartę tam, prawda, dorwać, na którą jeszcze mnie stać, prawda. No złotych tutaj na razie nie ma, natomiast jak widzicie, da się tutaj coś niecoś zdziałać. Jak mi idzie tutaj w kartach na tym nowym dla mnie serwerze, gdzie nie mam ani funduszy, ani praktycznie CR-ów, prawda? Zresztą ani nie mogę za bardzo losować. No, idzie mi tak średnio należy. Nie mam z żadnych złotych na razie chyba, z tego co widzę. Natomiast mam srebrne. Aha, mam jeszcze srebrnego Jokera. No i ten srebrny Joker sobie z jakiegoś CR-ka sobie tam jakiegoś na pewno kupię. Bo tutaj dosyć wysoko idą te srebrne, prawda? Czyli srebrny Jokerek już mi coś da. Natomiast no czekam, bo być może ten srebrny Jokerek mi się przyda do jakiegoś lepszego CR-u, prawda? I wtedy miałbym jakiś lepszy start, prawda? No, ale zobaczymy, jak to będzie. No, na razie mam tutaj z tych wygranych, mam po ilu, jakieś żarełko, marchewki, prawda? No, zawsze coś to jest do przodu, prawda? Parę tam mi wejdzie do tych poszczególnych po prostu tutaj kart. No, idzie powoli, ale do przodu, prawda? Nie mam tu chyba żadnych złotych, nie? Jeszcze żadnych złotych nie otrzymałem, ale ten Joker też mi sporo da. No dobra, jak tutaj mam, jeżeli chodzi o po prostu o moje tutaj koniki, sytuacja na razie się nie zmieniła, no w ciągu jednego dnia no to za dużo się nie zmieni. Natomiast chciałem Wam pokazać jedną sprawę odnośnie, o widzicie, tutaj jest konik do wzięcia i ja sobie go zalicytuję, prawda? I tutaj podwyższa się do 30 sekund, prawda? Dla mnie w tym momencie każdy konik zdobyty jest dosyć cenny z tego względu, że po prostu no to jest knaps, no, nie lubię tej rasy, ale ważne, że jest. I to jest co to jest? To jest chłopczyk, czyli ogierek. No niech będzie. No zobaczymy, czy to się uda go w ogóle kupić, prawda? I zobaczymy. Jeszcze parę sekund. Jak widzicie, z tego to, co tutaj wygląda, to no, należy do mnie już. No dobra, zobaczymy, czy tam się udało. I w ten sposób po prostu się zakupuje te koniki. Pamiętajcie, że teraz w tych po prostu licytacjach zawsze podnosi się czas o 30 sekund za każde licytowanie, do 30 sekund wraca. Także nie liczy się teraz, kto ma lepszy serwer, kto ma lepszy refleks, tylko ten, kto ma więcej pieniążków i komu bardziej zależy na koniku. Jak widzicie, jest tutaj parę tych koników jeszcze. Ja postaram się po prostu pokupować te, które mnie interesują, prawda? Czy mi się uda? No mam 300 tysięcy niecałe. Także parę koników być może mi się uda jeszcze kupić. Jak wiecie, jeszcze nie mam tutaj tych możliwości tutaj kupowania za eki i tak dalej. Jest to wstrzymane, musiałbym kupić. O, tańszy jest ten klucz. O 5 kuponów, jakże rewelacyjnie, cieszę się bardzo. No, to oczywiście był sarkazm. Ja nie zamierzam zakupywać żadnych kuponów. Chcę Wam pokazać, jak się gra bez kuponów. No cóż, niestety trzeba się trochę trzeba poczekać, żeby cokolwiek tutaj można było w pełni grać. Ale to dużo by może i nie zmieniło, aczkolwiek dobrze jest na początku i tak w tych licytacjach troszkę wziąć udział, żeby nauczyć się mniej więcej rynku, prawda? Jak działa ten rynek, jak tutaj się w ogóle posługiwać tym i jak można tutaj cokolwiek robić.
zdobywać, prawda, i tak dalej. Natomiast jestem przed jeszcze oprawianiem tych koni. Natomiast no, nie będę Was tutaj po prostu zabierał Wam czas na tutaj oprawianie tych koni. Pamiętajcie, żeby też tak sprawdzać te wszystkie koniki z te mrozy i tak dalej, żeby jakoś tam sobie te cerki zdobywać po prostu w sposób legalny. Tutaj czym dostaniemy coś, no niestety nic. I te ksantosy, oprócz tego jeszcze jakieś inne koniki, topazy, prawda, a można sobie odwiedzać. Także pod tym względem chciałem Wam pokazać jeszcze tą społecznościówkę, prawda? Tutaj nic się nie zmieniło. Społecznościówka idzie dalej. Czy ja dostałem tą kartę? Tak, dostałem w końcu tą kartę srebrną, zobaczmy. No i poidło. No, dla mnie to jest, w tym momencie jest to bardzo ważne, bo to dla mnie jest kasa przede wszystkim, nie? A jak jest kasa, to już wszystko inne się da zrobić. Poidła, po ile chodzą poidła, czekajcie, zobaczmy, ile to dla mnie jest warte. Dla mnie to jest 10 tysięcy warte w tym momencie. Także jest to dla mnie, no więcej dałem za to poidło, prawdę mówiąc. Więcej mi kosztowała ta karta niż będę miał zysku z niej. No ale to tylko szczegół, nie? No dobra. No widzicie, no tak to jest, no. Ech. Cóż zrobić? No, nie da się tego inaczej przetłumaczyć, jak po prostu szkoda. 11 tysięcy za nią dałem, więc jestem 1000 do tyłu. No i tak na polskim też musicie to brać pod uwagę, prawda? Że no nie wiem, czemu tutaj nie wyświetlają się te koniki, co nie dostałem tych koników. Tam knapsypek, no nie mam tych koni. Co to jest? Czemu nie otrzymałem konika? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego nie otrzymałem konika. Powiem Wam szczerze, jest to dla mnie zagadka. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd. Na pewno napiszę po prostu do obsługi, z tego względu, że no, dla mnie dwa kaniki, bo już drugiego tutaj wygrałem też i nie dostałem. Dwa koniki dla mnie to jest bardzo cenna sprawa. Także muszę sobie tam napisać. Widzicie, no tutaj też są błędy. Niestety, niestety błędy. Błędy, jeszcze raz błędy. No nic, kończymy dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.